Siemaneczko, bonjour, Colorful Cyclist, wasz ulubiony nadajnik znowu nadaje. Przybywa do was z kolejną pozytywną treścią. Jest 22 stycznia 2022 roku, godzina około 13 i ja jestem teraz w Valbonne, już w tym Valbonne kiedyś byłem. Natomiast spotykamy się, żeby wam pokazać jedną, przekazać jedną bardzo ważną wiadomość, a przy okazji nastroić was troszkę pozytywną energią, bo to właśnie mam głównie na celu przekazywać w tych moich nagraniach. Niebo tradycyjnie bez jednej chmurki, taki stan utrzymuje się od około 19 dni, chyba 2 stycznia, jak się rozproszyły chmury. Tak pozostało to niebo zajebiście błękitne, przepraszam za złe słowo, ale jesteśmy na TikToku można. Jeszcze rzut oka na Valbonne, a później stricte najważniejsza informacja tego przekazu. Tutaj uwaga, pies, pies to po francusku chien. A wypatrzył kota, a kot to sza. A zobaczcie, jak to Valbonne jest wspaniale usytuowane, jakie jest kolorowe, jakie jest porośnięte roślinami. Jest to taka staro, dawna, antyczna jakaś wioska, średniowieczna, można by tak powiedzieć. Ale zobaczcie, jak prezentuje się cudownie w słońcu. Są takie wąskie uliczki, kolorowe domy. Nie wiem, czy tego kota znajdę tutaj, ale kot się chyba schował. Zobaczcie tylko, jak to wspaniale wygląda. Wspaniałe miejsce. Tutaj większość tych miasteczek położonych trochę dalej od morza właśnie tak wygląda. A zaraz przejdziemy sobie do sedna sprawy. Tu jeszcze zobaczcie, jak wspaniale można sobie wypić herbatkę, kawkę albo coś innego. Jak to są wspaniale udekorowane małe restauracyjki. Jest tego więcej, ale to nie o restauracjach ten odcinek. No to tu się schował kot, patrzcie. Mam spotkanie trzeciego stopnia. Koton, no co ty? Koton trochę wystraszony. O, chowa się. Hops. To miejsce już wam pokazywałem. Sklep, nowy sklep rowerowy w Valbonne. Nazywa się Velocitas Concept Store. A informacją miesiąca jest, że Velocitas ma nową osobę na pokładzie. Bonjour, madame. Kto tu pracuje? Bienvenue chez Velocitas. C'est un nouveau concept store qui vient d'être ouvert à Valbonne, Valbonne village. Et voilà, bon, vous êtes bienvenue. Il y a du café, des vélos, tout ce qu'il faut. No i to jest właśnie ta wiadomość dnia. Aleksandra zaczęła przygodę pracy w Velocitas i będzie z tego coś na pewno wielkiego. Nie także tylko jako barista. Kolejny super punkt do odwiedzenia na Lazurowym. Dzięki, że byłeś ze mną tym razem. Do zobaczenia w następnych odcinkach.